No, ale co tu jest? Filmik. Czuję lekki przeciąg. Przeciąg czujesz? Czyli co, coś jest za ścianą? Mam kill off? Nie mam. Co jest? To poczekajcie chwilę jeszcze. W takim razie wrócimy się na razie do tamtych drzwi. Leczymy. Oczywiście zaraz znowu ja ten pieprzony. A, bo mam lepszy pomysł. Wczytam grę. Wczytaj. I będziemy już po zabiciu tego moba. O właśnie. I super. I teraz możemy sobie tu zobaczyć, co jest. Nie będę przynajmniej marnować na tamtego gemo. Aha, tutaj jest to, no dobra. Czyli co, znowu wylecisz? Nie. No to co, save? Poczekajcie. Coś musiałem ominąć. Chyba, że... Moment. Może hakiem to się to w takim razie rozwalić. Gdzie są te klucze? Tutaj. Dobra. Save. Teraz gdzie jest hak? Tak jest. Czujesz? No wiem, że czujesz przy... Aj, kliknąłem na to, nie chciałem. W tamtą stronę jest przeciąg. No to moment. To co, mogę to hakiem? Jedna z cegieł jest poluzowana. Jedna z cegieł jest poluzowana. Nie, 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 w takim razie nie to. To co, mogę tym? Jedna z cegieł jest poluzowana. Krokociągiem? Jedna z cegieł jest poluzowana. Cholera. Spróbuję jeszcze raz ten hak. Czemuż? To jest jedyne, co mogę z hakiem zrobić. O! Czekajcie. Wow. Jak w Harrym Potterze. Można się było tego spodziewać. Za ścianą jest jakieś pomieszczenie. Co? Kolejne? Dalej proszę. Nie możesz wszystkich od razu? Zaraz mi coś wyskoczy na pewno. Dobra, save. W takim razie coś jeszcze? Tak. Stary, ta dziura jest już taka, że pudzian by przeszedł, więc to się nie wygłupie. I dobra, wchodzimy. Wow, ciemno tu. To wygląda na niebyle jaki trunek. To koniak najlepszej jakości. Super. Znaleźliśmy koniak. I zwój papieru. Drogi synu, kiedy będziesz czytał ten list, mnie prawdopodobnie nie będzie już wśród żywych. Zostawiłem tu kilka butelek najlepszego koniaku. Otwórz jedną i napij się za wieczny odpoczynek mojej duszy. Przynajmniej zostawił. Co, możemy odkorkować? Koniak jest otwarty. Aha, dobra. Czyli co, save? Bo już nie mam żadnego wykrzyknika i wracamy do tego barmana w takim razie, bo on chciał od nas jak coś. Nie chciał z nami gadać, to może... Padaj, kiedy zauważyłem. Jak się tam nazywałeś? Filip? Nie. Dobra. No i teraz barman powinien z nami gadać. Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. No to co, na ból głowy najlepszy dobry trunek, bracie.
Daj mi spokój, głowa mi chyba zaraz pęknie. No ty mnie nie denerwuj. Napij się, a poczujesz się lepiej. Już? Już mam się oddalić. OMG, co jest z nim? Sorry. Aha, dobra. Koniak chyba zasmakował. Zapisz grę. Od razu, kumpel po browarze będzie z nami gadać. Rozmawiam z właścicielem pubu. Tak. Jak? Lepiej się czujesz? Tak, tak, już mi lepiej. No, źle wyglądasz. Lektor jest okropny. Idź do diabła! Co ci do tego? Coś ci powiem, nie masz o niczym pojęcia. To już wiem. Chciałem tylko pomóc. Jesteś pierwszą normalną osobą, którą dziś spotkałem. Ja straciłem pamięć. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Chyba, że... Nie, zapomnij o tym. Przepraszam. Nie ma sprawy. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem... podziękować ci za napitek. Dawno nie piłem takiego dobrego koniaku. Mój ojciec robił taki... Niech spoczywa w pokoju. Jest, to jest smyk. To był dobry, bardzo dobry koniak. Wierzę na słowo, ale chciałeś coś powiedzieć. Tak. Przypomniałem sobie, że w pobliżu jest szpital dla czubów. W innych okolicznościach chętnie bym tam z tobą poszedł, tylko to nie są te inne okoliczności. Nie rozumiem. Czasami lepiej nic nie rozumieć. Lepiej się ze mną napij. Wspomniałeś coś o szpitalu psychiatrycznym. Tak, ale to nie najlepszy moment, żeby o nim mówić. A jeśli ci powiem, że stamtąd uciekłem? Nie uwierzyłbym, chociaż... Twoje ubranie jest trochę niezwykłe. Nie bój się mnie. Próbuję tylko ustalić, jak się tam znalazłem. Bać się? Ja jeszcze wczoraj nie znałem tego słowa, wierz mi. Ale nie boję się ciebie. Bardziej tego, co czeka na zewnątrz. Nie wiesz, jak się tu znalazłeś. Straciłem pamięć. Mam tylko strzępy wspomnień. Możliwe, że byłem prawnikiem. Pomóż mi, a nie pożałujesz. No patrz. Wszystko ładnie, pięknie, ale nic z tego. Kiedy uciekł poprzedni, przyszli go tutaj szukać. Po ciebie też przyjdą. Prędzej czy później. Wtrącą cię za kratki i już po tobie. Wiesz, w co chcesz, do ale rzeczy. To nie jest zwykły szpital. Ludzie tam umierają, a ich ciała po prostu znikają. Wiem o tym od grabarza. Czasem wpada do mnie, żeby się napić. To stary głupiec, ale po tym, co się dziś stało, wierzę w każde jego słowo. On mówi, że grzebią puste trumny. Nie wiem, o co tu chodzi, ale zmywam się stąd. Im szybciej, tym lepiej. Myślisz, że dyrektor jest w to zamieszany? Doktor Brown? Nie wiem. I gówno mnie to obchodzi. Tobie radzę to samo. Jak już wcześniej wspomniałem, czasem lepiej nic nie wiedzieć. Kiedy cię znalazłem, wyglądałeś okropnie. Powiesz mi, co się stało? Łyknę sobie tylko tego koniaku. Ej, tak już wiele nie zostało. Chcę wiedzieć. Stary, naprawdę jesteś uparty jak prawnik. Gdyby nie to, że przyniosłeś mi gorzałę, wywaliłbym cię na zbity pysk. Gdybym nie przyniósł ci tej gorzały, siedziałbyś tu dalej, beznadziejnie skacowany i bełkoczący od rzeczy. A wiesz, że strasznie uparty z ciebie gnojek? Owszem. Jak chcesz. Nie obchodzi mnie, co sobie pomyślisz. Wszystko, co powiem, jest najszczerszą prawdą. Nie wiem, kiedy dokładnie się to stało. Może kilka godzin temu, a może kilka dni.
Zszedłem do piwnicy. Było ciemno i nie miałem świecy. Wtedy potknąłem się o ciało. Boże, to było straszne. Sądziłem, że to grabarz. Czasem przychodził przez podziemny tunel. Ale to nie był on, choć to było jego ciało. Zimne. Ale jakby śmierć nie chciała go zabrać. Zbliżał się do mnie z tymi okropnymi rękoma. Krzyknąłem przerażony jak nigdy w życiu. Złapałem jakiś kawał żelastwa i tłukłem go nim, dopóki nie przestał się ruszać. Nie wiem, jak wróciłem. Nie pytaj mnie już więcej. Nie jestem szalony! Słyszysz? Uspokój się, wierzę ci. Przeżyłem to samo. Na zewnątrz może być ich więcej. Zamknąłem drzwi. Nikt tu nie wejdzie. Nawet śmierć. Chciałbym na pewno ci pomoże. Wierzyć. Kim był poprzedni właściciel pubu? Mój ojciec. Niech spoczywa w pokoju.